wyjechałem z domu, jadę do Königsbrucku, do okulisty, zrobić Augenärztliche Gutachten, czyli duże badanie wzroku do prawa jazdy kategorii C+E. Powiedziano mi, że mam wziąć 135 euro ze sobą i sporo czasu. No, z domu mam 5 km. Nie wiem jak tam jest z parkowaniem, nie wiem czy to będzie gdzieś w centrum, czy tam będzie, że tak powiem, miejsce do parkowania, czy trzeba będzie gdzieś stanąć dalej i dojść. Nie wiem, nie byłem tam w Königsbrucku. No pewnie przejeżdżałem ciężarówką, ale człowiek nigdy się nie zastanawia, czy będzie mu to kiedyś do czegoś potrzebne. Badanie mam na 13:30 i nie wiem jak to będzie wyglądało. Czy to będzie wyglądało tak jak w Polsce, czy to będzie jakieś paski klocki, czy to będzie jak psychotesty, czy to będą maszyny tak jak w Polsce, nie wiem. Jeżeli będę mógł nakręcić, to nakręcę bądź zrobić zdjęcie. To jest to pierwszy raz jak robię i z tego co wczoraj rozmawiałem z jednym kierowcą na kursie na pierwszej pomocy, to co 5 lat czeka mnie to duże badanie. To nie jest tak, że to małe, które można zrobić w każdego optyka. Jest do prawa jazdy kategorii C+E. To małe badanie, które można zrobić u optyka, to jest jak ktoś idzie robić prawo jazdy kategorii A albo B. A C, C+E i D to są duże badania co 5 lat. Więc no, zrobiłem to małe, niepotrzebnie wydałem pieniądze, ale znam te parę euro. Teraz już wiem, mam wiedzę i dzielę się z wami, bo to nigdzie tego nie można się dowiedzieć. Nie udało mi się tego nigdzie wyczytać w żadnych książkach. A jak się pytasz innych kierowców z Niemiec, no to idź do okulisty. No ale co okulista? Jakie badanie? Przecież okulista to może zrobić milion takich badań. Więc no, ciężko mi się jest dowiedzieć jakiekolwiek rzeczy. Dzisiaj jak zrobię te badania, to będę potem jechał do Kamenz złożyć podanie o wymianę prawa jazdy, więc też się z wami podzielę moimi informacjami, jak to będzie wyglądało. Według lekarzy mam 125%, że tak powiem, użyteczności wzroku. Nie muszę nosić okularów. Badania dosyć ciężkie, ale to za chwilę o nich opowiem, jak dojdę do auta. No więc o badaniach. Cztery badania. Pierwsze to standardowe badanie wzroku na maszynie. Drugie badanie to jest badanie, gdzie są pokazane kółeczka i na górze jest wycięcie, bądź to wycięcie się przesuwa i musimy powiedzieć, gdzie jest to wycięcie, na górze, na dole, po lewej, po prawej. Każde oko osobno i na końcu obydwoje oczu. Następne badanie, najcięższe z tych badań, bo czas trwania około 15 minut na oko, gdzie badane było, jakby to powiedzieć, pole widzenia. Zasłania się jedno oko i w maszynie, do której się wkłada głowę, można tak powiedzieć, nie pozwolono mi sfotografować maszyn. Wkłada się głowę i patrząc na środek jednym okiem,
pojawiają się kropki. Coraz szerzej, coraz one pojawiają się w różnych dziwnych miejscach i trzeba naciskać przycisk, jak zobaczy się kropkę. Bardzo męczące dla oczu, bo 15 minut kapienia się w jeden punkt z zasłoniętym drugim okiem i gdzie pojawiają się punkty tu, tam i w różnych takich w różnych losowych miejscach, to oko zaczyna łzawić pod koniec tego badania. I to jest na dwoje oczu, czyli prawie pół godziny na tym jednym badaniu schodzi. A potem, czyli to jest drugie, trzecie, to jest trzecie badanie, to jest to czwarte badanie, to jest wkładamy głowę do maszyny, no czy tam przed maszyną i przez 3 minuty świeci żarówka prosto w oczy. Po tych 3 minutach mamy czytać, jak się już wzrok przyzwyczai z takiej mocnej jasności do ciemności, cyferki. Od takiej wielkiej do takiej prawie że niewidocznej. No i na końcu jest już badanie przez lekarkę i wystawianie gwizdków. Oczywiście standardowy temat, bo ja nie wiem, jak to wypełnić, bo pan nie jest Niemcem. Bo ja nie mam dowodu niemieckiego, nie mam adresu w dowodzie. Dałem im zaświadczenie o zameldowaniu. No i przeszło, no wystawiło mi to wszystko. Teraz jadę do urzędu w Kamenc i będę składał podanie o prawo jazdy. Zobaczymy, czy czegoś jeszcze nowego nie wymyślą, ale myślę, że już mam wszystko. Wszystkich. Jest poniedziałek, 12 w nocy i rozpocząłem nową szychtę. Miałem wolne od piątku. Tak jak już dzisiaj mówiłem, byłem na badaniach i chciałem złożyć podanie o prawo jazdy. No ale przyjechałem do urzędu, pocałowałem klamkę. Urząd zamknięty, więc muszę załatwić to jeszcze raz. Ale już mam wszystkie papiery, więc myślę, że może w tym tygodniu, jak będę gdzieś miał chwilę wolnego w środku dnia, to pojadę i to załatwię. A dzisiaj jadę do Netto Max Hütteheidorf i Aldi, w którym nie kojarzę, żebym był. Aldi Regenstauf. Może byłem, może nie, no ale nie kojarzę. To jest w miarę blisko, bo to są trasy rzędu 340 km. Więc jadę dzisiaj do Netto, ten Aldi. No i nie wiem co będzie dalej. Zobaczymy. Masło do frizing. Więc teoretycznie, jak załaduję masło i nie będę tam Bóg wie ile czekał, to ja jeszcze dzisiaj do frizing dojadę i jutro rano mam rozładunek, a potem zobaczymy dalej.
karetka, policja i straż pożarna. Widzę jakieś sygnały migające na szpindlu. O, po prawej stronie na górze na tym rozjeździe. Więc nie wiem. Wypadek jakiś był, czy ciężarówka kogoś potrąciła, czy wypadek na budowie. Nie wiem. Ale to wygląda tak, jakby ta ciężarówka, no straż pożarna z tym szpindlem na górze, a to wygląda tak, jakby ciężarówka przypędzlowała w barierkę i stoi jakaś osobówka naprzeciwko. Jakieś takie tematy wypadkowe. No, ciężarówka wisi na barierce. Więc no, uważajcie! Całe życie trzeba uważać. Sekunda nieuwagi i może być nieszczęście. No więc stanąłem na pauzę. W tle widać auto. Idę na krótki spacer, trochę się zmęczyć. Jestem na 39 na parkingu Kredling. Stoję do rana, do godziny 5. Zostało mi 100 km do celu, ale już nie mam jazdy i 13 godzin właśnie minęło. No 12:58 stanąłem i nie ma sensu, żebym dalej jechał, bo godzinę i tak nie dojadę do celu, a mam 3:45 wyjechane, więc i tak 45 minut mógłbym tylko jechać, więc dalsza jazda nie ma najmniejszego sensu. Idę się przejść, może nakręcę parę przebitek i tak jak mówię, jutro będę jechał na rozładunek i zobaczymy, co będzie dalej. Znalazłem Buddę. We'll be right back.
celu miałem 93 km. Zostało mi teraz 21. Za 6 km zjeżdżam do autostrady i jadę landem do Freising na rozładunek. Co będzie później, nie wiem, ale są dwie opcje: albo pojadę na Zagłębie, albo pojadę z powrotem do siebie, do firmy. Ale to też może być coś innego, bo od 14 do 5 rano miałem pauzę, więc mega długą. Byłem na spacerze, będą przebitki z tego i zobaczymy, co będzie. Fajnie by było, gdybym zjechał na firmę. Może dałbym radę jutro pojechać i złożyć podanie o prawo jazdy. Ale to wszystko się okaże gdzieś za 2 godziny. O 8.30 rozładowałem. Jest teraz 11.30. Maszyna jest popsuta i nie mogę ładować. Nie wiadomo, ile to potrwa. A mam ładunek na Zagłębie Rury na jutro na rano. Zobaczymy, o której stąd wyjadę i czy wyjadę w ogóle. No więc jestem już w drodze. Załadowałem 24 palety. Od 7.30, nie, od 8.30, jak byłem już rozładowany, do 13.00 czekałem na towar. Maszyna była uszkodzona i o 13.00 zawołali mnie do załadunku. 13.30 odebrałem papiery i jadę do Bottrop, czyli są to okolice Essen, czyli Zagłębie Rury. I mam do celu, miałem przy wyjeździe 640 km do celu. Teraz zostało mi 560 i dzisiaj będę jechał do godziny 18, czyli jeszcze 3,5 godziny, a mam wyjechane 57 minut. Będę miał wyjechane, jak dobrze pójdzie, 4,5 godziny i do celu zostanie mi 4,5 godziny jazdy. Gdzie będę robił pauzę? W okolicach Frankfurtu albo kawałek za Frankfurtem, więc będzie ciasno z miejscem. Więc nie wiem, jak to się wszystko ułoży, bo tam jest ciasno. Z drugiej strony będzie 18, więc jeszcze na parkingach powinno tego miejsca troszkę być. Jutro rano nie mam terminu. Mam się rozładować do 12. A to dlatego, że nie było wolnych terminów. Więc dzisiaj w nocy będę robił 9 godzin pauzy i ruszał jak najszybciej, bo im szybciej będę, no tym większe szanse są, że w jakichś normalnych godzinach to rozładuję. Więc jutro będę na Zagłębiu, będzie czwartek rano. Jak do 12 się rozładuję, no to mogę coś załadować wieczorem i wracać, no to wtedy byłby piątek rano, czy tam do południa w końcach domu. Jeżeli trafi mnie taki ten scenariusz jeszcze raz na bajery dopiero do domu, no to skończę w sobotę. No ale to wszystko okaże się jutro koło południa, bądź zależy, o której to rozładuję. Jeżeli dzisiaj stanę do godziny 18, robię 9 godzin pauzy, to będę mógł ruszyć po godzinie bodajże 3 do 30, 4,5 godziny i powinien być u celu. Jest tylko jedno ale: jeżeli gdzieś mnie coś przyłapie, no to będę musiał zrobić jeszcze jedną pauzę po drodze. I wtedy z godziny 7.30 robi się godzina 8.30, 8.39, no ale to jest jeszcze i tak ok. Jutro prawdopodobnie po załadunku to będzie tylko dolot gdzieś, po rozładunku będzie tylko dolot gdzieś i pauza, bo no chyba, że każą mi coś ładować i jeszcze powlecieć, no ale to i tak będzie miało mniej więcej ten sam wymiar czasowy. Widzę, że to będę jechał po dniach, a nie po nocy. Ale jak o 3 zacznę, no to już będzie w miarę rozsądna godzina nocnowa. Przelecę część trasy w miarę w rozsądnym czasie.
kilometrów, jest jakiś korek, coś się ruszamy, ale została mi niecała godzina czasu pracy na 13 godzin. Jak tak dalej pójdzie, to będę robił pauzę gdzieś, a do celu mam 183 km, więc jakbym ujechał chociaż za 40, no to jest jutro na do dojechania na 4,5 godziny, a jak nie, no to będzie potrzebna jeszcze pauza. Stoimy. Nie wiem, co się dzieje z przodu. Autostrada zablokowana. Zdecydowałem się na objazd tego. Ten korek jeszcze potrwa. To mi zostało 1,5 godziny. Jak będę miał godzinę stać, no to praktycznie nie będzie szans na jakikolwiek parking. Zjeżdżam teraz do Würzburga i właśnie nie wiem, czy jak będzie parking, czy nie zatrzymać się i nie robić pauzy, nie jechać w nocy. Zobaczę, co się trafi, bo nie mam pojęcia. Tu jest zakaz tranzytu. Ale jak jest korek, no to co ja wielkiego mogę? Wszędzie będą korki, tak? No z tym jest wielki problem, że autostrada stoi, więc ogólnie będzie ciężko, żeby coś rozsądnego znaleźć i po prostu żeby stanąć, bo ten korek ciągnie się do następnego zjazdu. Jest to dobre 10 km, jak nie więcej. A jesteśmy przy Würzburgu i, no i musi się przekorkować. To jest godzina 18:30. Jeżeli stoi 10 km, no to gdzie to się ma rozładować? Tylko o 20 zaczną się już normalne zjazdy na parkingi, na pauzę. Po prostu jak to ma funkcjonować? To musi się przypchać. A teraz jeszcze 2,8 km podkazuje mi nawigacja do autostrady i pewnie zaraz to się wszystko zacznie tu pchać na tą drogę, którą ja jadę i będzie to dalej stało. Teraz nagram, jak to wygląda z mojej perspektywy teraz, bo to jest ciekawe widok. Ruszył, no ale mój pas stoi, pozostałe jadą. Mały update. Jest godzina po czasie pracy. Pracuję już 16 godzin. I końca korka nie widać. Mam 4,22, więc zaraz i tak muszę się zatrzymać. I zrobić 1,5 godziny pauzy. Bzdura ewidentna. Ale tak nie mam wyjścia. Trzymać, bo korek i tak nigdzie się nie rusza na razie. Będzie trzeba opisywać, no co innego zrobię. No, czy będę jechał tak długo, aż miejsce znajdę. To nie będzie proste, no bo wszystkie parkingi będą zapierdzielone, bo wszyscy są w takiej sytuacji. Jest 21:35. Ja już 15 minut temu skończyłem pauzę.
A tutaj, jak widać, dalej wszystko stoi. Nie wiem, kiedy ruszę i gdzie ruszę i gdzie stanę. Już jest 1,5 godziny po czasie pracy, a ja stoję w miejscu i się nie ruszam. Lipa. Witam, rozpoczął się następny dzień. Wczoraj o godzinie 22:33 stanąłem. Czas pracy miałem do 20. Tacho przegięte, jak ja cię kręcę, zrobiłem wydruk. Musiałem zjechać na lądówkę, bo nie było szans na parking na autostradzie. Dzisiaj dojeżdżam do celu, tylko jest pewien problem. Jest otwarty do 12, a ja tam będę po 12. Ciekawe, czy mnie w ogóle rozładują. Check it out.
skończyłem pracę. Na ten tydzień to już wszystko. Udało mi się rozładować, dojechać, ale prawa jazdy nie dałem rady załatwić, bo mi się przeterminowało potwierdzenie zameldowania. Więc w przyszły piątek jeszcze raz to samo. Do zobaczenia. Jak tylko chcecie, to subskrybujcie, łapki w górę i do następnego tygodnia. Jeszcze krótka informacja. Wrzucam drugi filmik. Prosiłbym, żebyście go obejrzeli. Jest to na temat wypadku, który zdarzył się przedwczoraj i zginął mój kolega Łukasz.